Panie i panowie, witam serdecznie. Wiem, że są państwo zmęczeni. Chcę jeszcze poprosić się o to, żeby jeszcze trochę się skupić i posłuchać ze skupioną uwagą. Mówię o sytuacji w Gruzji, obecnej sytuacji na świecie i perspektywie polityki globalnej. Rosja uznaje Gruzję jako kolejny kraj postkomunistyczny. Nie jak kraj, ale terytorium wpływów. Ta decyzja jest dla nas przygnębiająca, a z tą sytuacją w Rosji czeka na bankructwo. Ignoruje się orientację polityczną Gruzji prozachodną oraz aktywne działanie na rzecz integracji w ramach Unii i NATO. To jest rzeczywista polityka bojąca się wpłynąć na polityczne ambicje Rosji. My musimy być adekwatni do każdej sytuacji politycznej. Mamy dobry przykład Izraela. Regionalna integracja Gruzji z Polską, krajami bałtyckimi i Ukrainą oraz Mołdawią będzie również skuteczna i owocna dla tych krajów. Musimy w dalszym ciągu kontynuować partnerstwo i bliskie stosunki z Unią Europejską i NATO, ale nie jako fanatycy, ale jako celowi wspierający rzeczywistą politykę. Rozwój i sukces wsparcie naszych strategicznych partnerów jest wymagane. Zniszczenie tego procesu przyłączenia się do NATO spowoduje wzmocnienie Rosji. Gruzja ma tylko jedną szansę. Taki status NATO bez niepotrzebnych ofiar. Niektórzy NATO na przykład mogą czekać na załamanie się reżimu Putina i tylko wtedy uruchomią politykę pełnej integracji Gruzji do NATO i Unii Europejskiej. Jest jednak jeden problem. W Rosji wzrastają siły prorosyjskie. Szczytu bukareszteńskiego. Unia Europejska wymaga reformy, aby przeżyć jako globalna instytucja. Jesteśmy teraz w epoce zainteresowania tylko sobą, bezsensowności, jak powiedział papież Benedykt XVI, gdzie podrzucamy wartości, przywrócenie chrześcijańskich, ludzkich wartości jest podstawą dla przyszłej Europy. Jest to niebywale ważne. Kosmopolitańska Republika Europy będzie właściwa dla Niemiec, Francji, a co z Gruzją? Mały kraj, gdzie jest 3,5 miliona osób. Czy moja, mój kraj utrzyma swoją tożsamość w tym nowym Babilonie? Problemem jest powrót do tych demokratycznych, chrześcijańskich wartości obywatelskiej Europy, które będą podstawą wszystkich reform. Gruzja ze swoim wkładem do militarnych działań NATO, jego ćwiczeń, robi dużo więcej niż wielu obecnych członków NATO. Tych, którzy przyłączyli się insuperable obstacle for alliance to fulfill obligation of Bucharest summit. Georgia has chance to be satisfied with Israel's status in NATO without useless victims and heroes. Jak powiedziałem, niepotrzebnych bohaterów i ofiar. Wydaje mi się, że tego czasu alianci będą gotowi do przyjęcia Gruzji jako kraju członkowskiego.
In Georgia will be pro-Kremlin political partisan. Plan Georgia's NATO membership will be crushed. Niestety dopuści do tego, że prokremlowskie partie przejmą władzę i te plany zostaną zniszczone. Kim jest ten zbawca, jak mówimy o Godocie? Może to doprowadzić do frustracji. Jestem dość pesymistyczny, jeżeli chodzi o Rosję i Putina, o spirytualne załamanie się kraju alkoholizm. Close relations with politics. Bez it's nonsense. Bliskich relacji Our z polityką jest to nonsensem. Elite is highly depraved. Elity polityczne są zdeprawowane. Plus low level of common culture niski and poziom alcoholism, kultury including oraz alkoholizm, Putin również pośród kobiet. But system lost main characteristics of normality. Ale system zagubił się, nie pokazuje jeszcze symptomów normalności, nie spełnia konfliktów. Myśli się o odrodzeniu Nowego Związku Radzieckiego do dawnej równowagi sił. W końcu to się zawali, zobaczymy apokaliptyczny koniec Imperium Rosyjskiego dowodzonego przez Putina. To zadzieje się szybko. Pytanie o sukcesora Putina jest bardzo ważne. Większość Rosjan mimo biedy wspiera Putina, mimo korupcji tego otoczenia, mimo trudnej sytuacji kraju. Wydaje mi się, że Putin miałby ochotę być władcą tego kraju do końca życia. Analitycy mówią, że osoby ze służb specjalnych mają duże szanse na wybór osoby, która nastąpi po Putinie spośród swoich kręgów. Ale wydaje mi się, że ogromną rolę w tym procesie odegrają władze, ci, którzy dowodzą kryminalistami, oligarchowie, ci, którzy nielegalnie kontrolują czy wpływają na Rosję i na Putina. To, co napędza lokalną maszynę propagandy w kręgach rosyjskich, europejskich, tak pośród homoseksualistów i lesbijek. Alkoholizm w Rosji jest dużo silniejszy niż w całej reszcie Europy. W putinowskiej Rosji wszystko jest odwrócone do góry nogami, jest okropny bałagan. A zatem zwracam się po raz kolejny. Nie róbcie Supermana z Putina, był zwykłym oficerem KGB, służył poprzedniemu rządowi, ładował jego walizki pieniędzmi. Powtarzam więc po raz kolejny, nie róbcie z niego Supermana. Był przeciętnym sługą w KGB. Lojalnie dostarczał im bogactwa. Kosmiczne fundusze są do dyspozycji rosyjskiej maszyny propagandy, która nakierowana jest na dezorientowanie społeczeństwa. To jest celem tych, którzy rządzą w Rosji. Wielu zachodnich dziennikarzy jest sponsorowanych przez Rosję. Kanały telewizyjne, magazyny i gazety. Wszystko to stworzyło jedno wielkie koło na zachodnie media, zachodni konsumenci są ofiarami tego. A reżim w kraju walczy z tymi bohaterskimi dziennikarzami, z mediami, wykorzystując z sukcesem te brutalne metody, które determinują to, co myśli większość społeczeństwa. Rosja chce podzielić mentalnie Unię Europejską. To już jest wojna informacyjna. Media, ci, którzy podejmują decyzje, władze polityczne, muszą sobie zdać sprawę z tego niebezpieczeństwa, wspierać się profesjonalnym dziennikarstwem przeciw temu, co robi Kreml. Stany Zjednoczone to w dalszym ciągu supermocarstwo. Napisałem wcześniej artykuł, zanim Trump został wybrany na prezydenta. Oczywiście Stany Zjednoczone to supermocarstwo działające na całym świecie.
Potrzebny jest wolny handel, ale również kulturowo, mentalnie. Ameryka opiera się na zachodnioeuropejskich wartościach, a więc istnieją wyzwania dla Ameryki pochodzące również ze wschodu. Oprócz tego, o czym mówimy w globalnej polityce, powinniśmy mówić o transformacji świata demokratycznej wedle zachodnich przykładów. Kilka słów o naszym zaprzyjaźnionym kraju, Polsce. Prezydent Andrzej Duda i jego zespół polityczny to prawdziwi demokraci. Polska stanie się znowu wielka pod ich przywództwem. Tego jestem pewien i o tym chcę Was zapewnić. Uznaję ich za spadkobierców wyjątkowej osoby poprzedniego prezydenta, pana Lecha Kaczyńskiego, wielkiego przyjaciela Gruzinów i mojego kraju Gruzji. Na nieszczęście polityka w Gruzji jest biznesem, gdzie bardziej dba się o swoje dochody niż o służenie elektoratowi i społecznemu dobru. Ta tradycja nie zmieni się z kolejnymi wyborami. Większość polityczna to możliwość autokracji, to katastrofa dla Gruzji. Powtarzam, rosyjskie siły polityczne wzmacniają się w Gruzji, również pośród deputowanych. Mówimy tutaj o osobach, które zdobywają popularność, chociażby o sportowcach, aktorach, piosenkarzach, którzy nie są profesjonalnymi politykami. Powiedziano już wcześniej, że dla radykalnej zmiany, aby Gruzja stała się krajem unijnym, ta władza powinna rządzić do 2030 roku. Jest to stwierdzenie również kontrowersyjne. Normalny rozwój w kierunku dobrze wyedukowanego kraju. Trzeba czerpać z pozytywnych doświadczeń. To jest gwarancją, że Gruzja zorientuje się na zachód i pójdzie tą ścieżką krajów. To ma być filarem, podstawą demokracji. Członkiem Unii Europejskiej, mając swoje aspiracje do udziału w NATO, wyzwolenie się od reżimów w najbliższej przyszłości. To jest podstawą mojej nadziei, że mój kraj będzie znów mocny, bogaty i będzie członkiem tej zachodniej rodziny. Wzywam więc Zachód Europy. Tu, gdzie jesteśmy zebrani tak, wśród tak kosmopolitycznego towarzystwa, zwracam się również do Państwa. Przywróćcie Gruzję do swojego klubu politycznego, do natowskiej rodziny. Powtarzam, przyjmijcie nas ponownie do swojego klubu politycznego, do rodziny europejskiej, gdzie należy. Nie jest to tylko moja prośba, ale żądanie milionów moich obywateli. Niech Bóg błogosławi Gruzję, Polskę oraz Europę.